Hej, siemanko, z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przetestujemy sobie kebaba z Jędrzejowa, a mianowicie Abdul Kebab. Dosyć popularny, ale niestety tutaj są niskie oceny, także zobaczymy sobie, czy on będzie dobry. Wezmę sobie tym razem jakiegoś dużego w tortilli. No i zobaczymy, ile to będzie kosztować i jak to będzie smakować. Także ja sobie jadę i zapraszam za chwilę. Dobra, moi drodzy, mój kebab z Abdul Kebab jest już gotowy. I wziąłem sobie dużego XL w tortilli i zapłaciłem za to 16 zł. Także odpakujmy go sobie. Oczywiście sos mieszany, mięso mieszane, czyli standard. No, powiem wam, że nie jest wcale taki duży, jak myślałem, że XL to będzie większy, a tutaj taki, no, powiem wam, że nie jest jakiś mega wielki. Pakuję go sobie. No, zobaczcie, tutaj tak nalane tego sosu, że aż wszystko tutaj od dołu wypływa. Także to już na minus pierwszy. Aż to... O, zobaczcie, aż to wszystko wypływa. Papier przesiąka. O kurczę. A, ale z wyglądu powiem wam, że nie jest taki zły. Spoko z wyglądu może być. Tak się oto prezentuje nasz zawodnik. Taki papier. Także czas spróbować tego potwora. Dobra, moi drodzy, więc spróbujemy pierwszy gryz. Jeszcze jest lekko ciepły. Ale od razu wysuwa się tutaj ostrość tego sosu na język. Mięso. Tutaj wyczuwam taką wołowinę i jest to typowa kula mocy. Chociaż dobre to, że nie ma tak dużo surówek, tylko więcej mięsa, jakaś cebulka czerwona, kapusta biała. Na razie się nie rozwala. Nigdzie tutaj sos nie wypływa. A więc nie jest źle. Także ujem sobie go troszeczkę i dam ocenę, na ile to oceniam. Dobra, moi drodzy, już jestem w końcówce mojego kebaba, także czas na ocenę. Jak widzimy tutaj sosy pod kebabem przesiąkają niestety. No i tutaj wylatuje. Także to na minus. No i ogólnie cena nieadekwatna do jakości, bo za te 16 zł spodziewałem się tutaj większego kebaba, a tym no tak nie za bardzo się najadłem, a jednak jak jest w dopisku XL, no to powinien być wielki kebab, taki, którego nie możecie zjeść. No i co tutaj, mięso takie w miarę poprawne, no tutaj nie można się do niczego doczepić. Surówki też. Taki przeciętny kebab. Myślę, że moja ocena 5 na 10 będzie adekwatna. Można sobie spróbować, ale są lepsze kebaby na pewno. Także to byłoby na tyle. Jak się odcinek podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!